duży i mały świat! Wyszliśmy z hotelu i idziemy do centrum handlowego, który się znajduje za nami. A spójrzcie, jakie kwiaty! Tak, piękne kwiaty. I tutaj jest parking nawet specjalnie dla motorów. Widzicie, jaki ogromny dla samochodów jest tu i to się wjeżdża gdzieś do góry. To jest takie bogate w centrum handlowe, no jeszcze takie jak u nas w Polsce, ale tutaj obok są takie straganiki, jak nie wiem, widzieliście na innych odcinkach, takie wiecie, małe i w ogóle, a tutaj takie cos. A tu są jeszcze takie malutkie kwiatki, na przykład tam. Tak, piękne kwiatki. Idziemy zobaczyć. Tu jest wjazd dla motorów. Tak. A gdzie jest wejście dla ludzi? Może nie ma. Widziałam jeszcze jakieś fioletowe kwiaty. Tak, tutaj też są kwiaty. I tu jest ten parking. Dla motorów, nawet są wyznaczone miejsca. Tak, dla skuterów, motorów. Tam loszły. Fajnie tutaj to wymyślili. Ta pizzeria to jest Domino, można ją też spotkać w Polsce. Gdzie Domino? Tutaj na wprost właśnie. Przytulanki czy to? Ta pizzeria. Pizzeria, to pizzeria, nie przytulanki. Spójrzcie, jaka fontanna. Nie wiem, czy to słychać. O, zmniejszyła się. Wyszliśmy do centrum handlowego. No, wygląda jak u nas w Polsce. Tutaj jakiś sklep z butami, z ubraniami. A gdzieś tam do grania chyba u góry. Ale nie wiem, bo taka nazwa jakaś. Są. Widzę, że parter, pierwsze i drugie piętro. Teraz będziemy iść dalej. Szukać jedzenia. Jedzenie jest chyba wyżej, tak mi się wydaje. A więc zobaczymy później, co tam jest, bo tutaj na przykład widzę dziecięcy sklep z butami chyba. Z czym to jest? Nie, to mi się pomyliło, to jest dorosły. Nie, bo to były takie kolorowe rzeczy, to jest taki sklep z torebkami różnymi. Taki kolorowy napis, to wiecie, dla dzieci się wydaje. Jesteśmy w ogóle na takim dziale dla kobiet. Wchodzimy do toalety i pokażemy wam, jak wygląda. Tu jest toaleta. Dla mam z małymi dziećmi można tutaj posadzić sobie dziecko, jak kiedy mama chce się załatwić. Tak. Fajne rozwiązanie. Szukamy dalej jedzenia, tu jest taki mostek i teraz przez niego sobie idziemy. Tak. Nie możemy znaleźć jeszcze jedzenia, ale jeszcze jest tutaj dużo restauracji. Ja mam ochotę na makaron z warzywami i jajkiem. Tutaj są takie frytki różnych smaków, są serowe, chyba takie cebulowe, jakieś tutaj takie szaszłyki, widać wasabi, pizza i tutaj też takie ostre z chili. I takie są ceny. Chili. Jakie by chcecie? Ja chyba o pizzy smaku. Ja też o pizzy smaku. Pan wziął chyba normalne frytki, teraz je obsypuje przyprawą.
jedne, obsypane przyprawą. Pan bierze po prostu normalne frytki, obsypuje je przyprawą. Tak. A ostron? Jedna będzie nasza, a druga tacy. I mamy. A wiem, że ta będzie tacy, co pan robi. O, to są te z wasabi chyba. No. Zielone frytki. To jest wasabi, a to jest pizza. Gdzie pizza? Tu, to są nasze. Co? Thank you. Tak ja wyglądają. To dla nas? To są zielone z wasabi. Dla to jest tutaj inne idą. Chcesz jest tata? Możesz spróbować, myślę, te z wasabi. A czy wasabi jest ostre? Sprawdzę. Thank you. I tak, tu smaku pizzy. Tak. Bardzo dobra. Dobra, tak? Tak. To teraz spróbujcie z wasabi. Nie. Zielona frytka. Bardzo. Trochę piecze wieździk, ale wczorajsza kolacja była o wiele ostrzejsza. W pierwszym smaku te frytki bardzo dobre, ale teraz są zbyt intensywne, bo jest bardzo dużo przypraw, tyle nam zostało. Ja już chyba nie chcę jeść. Ja też. Jesteśmy na śniadaniu i przyszedł nam już ryż z warzywkami, z jajkiem. Ostry, papie wodą. I makaron z wołowiną, tak? Wołowiną, tak. I czekamy jeszcze na pierogi. A to jest ostre, więc popiję wodą. To jest jakieś mięso. A to jest ostre. Aha. Mogę spróbować. Pytałam z lekko. Ale mnie zgarnę pierwsze. Aha, a mnie nie. No troszeczkę jest. Przyszły nasze pierogi, to jest taka bułeczka i pierogi. Teraz już na sobie nałożył. Pierogi są twarde, a bułeczka to taka skrzymierka. I ta bułeczka jest z grillowanym mięsem, a pierogi są z normalnym mięsem. A to mamy wodę. Tutaj ta bułeczka, ten taki pierożek, to on jest na... Ja tutaj jestem. Jest takim mięsem. I nie mam ochoty tego próbować. Ja też. Ja bym nie chciała do tej bułeczki, więc ja się boję. Bułeczka jest słodka z wierzchu. Aha, mama spróbowała. Mama próbowała, ale ja się nie odważę. Ale spróbuj sobie z góry tylko samego ciasta, bo to samo ciasto jest dobre. Tylko słodkie, ale w środku jest mięso, także trochę... Ale słodkie. Trochę to mięso nie pasuje po prostu do tej bułki. Tak, jak na kantońskim śniadaniu. No trochę poszliśmy do takiej azjatyckiej typowo restauracji, właśnie bardziej podchodzi pod chińską. No. A i dlatego są takie rzeczy. I trochę nam nie smakuje. Ale te pierożki są przepyszne. Tyle, że nie wyglądają tutaj smakowicie. No. Ciekawe co to jest. Ale to. No to są sushi różne. No to też chyba taki łosoś. To jest łososiem akurat, tak. I sushi. Jesteśmy teraz w centrum handlowym, idziemy tak. Na sklep spożywczy. Tutaj będziemy szukać pamiątek. To jest imbir misia. Tak, bo a zobaczcie, można na sztuki kupić na przykład jedno takie tylko. I wziąć jedną paczuszkę. Taką. No, jak dla spo. I tam trzeba dać zesuwać i jedzenie te, co się je, a te, co się nie je. I to tak leci i to na przykład leci do buzi. Do buzi, tak. I tutaj też sobie ludzie jedzą od razu. Let's start watching.
Stacja sklep. Tak. To co to? To jest tutaj ryż z owocami chlebowca, czyli takie sushi chyba na słodko zrobione z owocami. A, bo wejście do sklepu jest dopiero chyba tam. Tak. Fajna piosenka. Fajna, tak. A to się wydaje, jakby to był chleb, a to jest... No dokładnie, tu się dopiero wchodzi. Szukamy więcej jakichś pamiątek, jakichś rzeczy z Kambodży, jakieś ciastka może, herbatki. A tam są z daleka bananci, ale duże. To są takie duże banany. Tak, duże banany. A dlaczego to nie są małe, to takie jak u nas w Polsce? Chyba ze zielone. A ja kiedyś jadłam w Polsce czerwone banany. Tak, są te czerwone z banany. Z Lidl kupiliśmy. Tak. A wszystkie mają takie naklejki. Wszystkie banany miały naklejki. A ciekawe, co to za owoc? Nasza pierwsza rzecz, którą bierzemy, to mangustany do Polski. Tak, sobie do bierzemy. Polski. Mam nadzieję, że uda nam się je dostarczyć w całości. Tak, ale są twarde, więc powinny. Wkładamy do koszyka. A to są takie jeszcze malutkie. I to duriany. Stoimy tak obok i czuć od razu, że tutaj duriany są. A to takie malutkie ślepkami tacimi. Jesteśmy po owocach i warzywach, a tutaj są na przykład taki makaron już gotowy, można sobie kupić. Tak. Tutaj są takie, że można sobie wziąć i w domu od razu nie podgrzać i zjeść. Różne makarony, możecie tak sobie zrobić obiad, ale tylko tu. Laleczka ozdoba? No, taka laleczka ozdoba. Tutaj na przykład można wziąć takie marchewki, orzeszki, sosy. A, teraz zobaczyłam, że to tutaj się kupuje i robi się swój cały zestaw. Czyli bierze się taki pojemnik i wkłada do niego się rzeczy, które się chce zjeść, a później się za nie płaci. Są sosy, są do tego różne te... Tam są różne warzywa. No, takie warzywa, orzeszki, tutaj... Jakieś szyneczka. Tu też różne sałaty. Misia, chodź, zostań tam, zaraz wrócę. Różne sosy. A ja widziałam jakieś... Misia, tutaj jest sałaty. A ja widziałam jakieś orzeszki, marchewki. No, zew pokazywałam już. I tutaj jest nawaga, a tam są sosy. O, tutaj są jajka. Tutaj są jajka, też są takie ogromne. Ciekawe, jakie to zwierzęcia. Ej, co to jest za jajko? Ciekawe, jakie jest zwierzęcia. Co to jest jajko? Gęsie. A, jajo gęsie. Takie ogromne. Ale to takie malutkie. No, no i tutaj tak. Też pewnie. Tutaj są ryby, które pływają i można sobie... A to są takie złote. Tak, można sobie wybrać rybę. I oni ją dają i się ją kupuje normalnie. I później ją da. Są różne krewetki, różne jakieś dziwactwa, a tam rybki. Jakieś tutaj dziwne. Głowy, tak, głowy ryby można kupić, same głowy. U nas się je wyrzuca, a u nich się to je. I nawet oko można zjeść. Tak, oko też można zjeść. Spójrzcie, tu jest ośmiornica suszona. No, można sobie kupić taką przekąskę. Albo ryby suszone. Nawet tutaj. Takie ogromne. No. Kawałki ryby. No, kawałki takie ryby. Wyszliśmy z tego centrum handlowego. Wzięliśmy tutaj z tuk-tuka. I nie wiem, czy jest ciemno, bo też nie było ciemno. Kupiliśmy wam prezenty. Teraz jedziemy jeszcze na takie, gdzie ładnie latają gołębie. Tam też jest Pałac Królewski i obok taka chyba mała świątynia. Wysiadamy. I spójrzcie, ile gołębi. Tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest tak bardzo dużo gołębi. No, tyle z tej. Wysiadaj, Misia. Chyba z całego świata i z całej końca. Okej.
Okay. Thank you. Thank you. A spójrzcie, to taki biały. Taki biały, no. Tutaj zobaczcie, jak dużo. To jest, żeby nie spadło nikomu na głowę i żeby można było to zebrać dobrze też, to ja to spada właśnie na tą siatkę, te kokosy spadają. Ja bym chciała też jeść, bo to są jadalne. Tak. A tam rosną takie do pizza. Zobaczcie, jaki super placa znaleźliśmy. Już się nie mogę doczekać, kiedy tam wejdę, więc szybko chodźmy.